Poproszę, abyś usiadł wygodnie, będzie to medytacja. Medytacja, w której jednocześnie będziesz pracować z kolorami. Każdy z Was będzie odczuwał kolory, identyfikował je. Nie tylko w obszarze obrazu, taki jaki jest ten kolor, ale również w obszarze, całym obszarze odczuć. Jest to ćwiczenie przygotowujące do widzenia aury. Dobrze. Proszę skup uwagę na sobie. Zwróć też uwagę właśnie na to, czy Twoje ciało jest dobrze ułożone. Czy na pewno plecy mają stabilne podparcie? Mogę tak usiąść? Tak, można również nogi wziąć sobie do przodu, oprzeć jak najbardziej. Zwróć uwagę, czy też ramiona mogą swobodnie opaść. Czasami można tak usiąść, że są niechcący podniesione do góry, co powoduje, że nie można się rozluźnić. Zwróć uwagę na ułożenie dłoni. Podparcie stóp. Bardzo dobrze. Zwróć uwagę również na relaks, który zaczyna się pojawiać z chwilą, kiedy wiesz, że będziesz medytować. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie w zakresie medytacji i już wie, jak usiąść, jak się rozluźnić, aby ta medytacja przyniosła oczekiwane rezultaty. Bardzo dobrze. Więc pozwól, aby Twoje ciało z każdym oddechem rozluźniało się coraz bardziej i bardziej. Tak jak teraz. Pozwól rozluźnić się obszarowi wokół oczu. Czoła. Jeśli gdzieś tam są jakieś napięcia, mogą teraz odejść, uwalniając mięśnie i pogłębiające się rozluźnienie staje się coraz większy i większy. Spływa na policzki, szyję. Uwalnia ramiona, przedramiona. Ta fala rozluźnienia spływa aż po palce stóp. Poproszę Ciebie, abyś wyobraził sobie przed sobą szklaną kulę. Taką, jakich zapewne widziałeś wiele. Możesz nawet wyobrazić sobie, że trzymasz ją przed sobą i obracasz w swoich palcach, zaglądając do wewnętrznej przestrzeni, gdzie załamują się promienie światła. Możesz tam ujrzeć cokolwiek zechcesz. Taka kula, kryształowa kula,
tworzy pewną przestrzeń, którą możesz dowolnie wypełnić. Teraz w tej przestrzeni kryształowej kuli proszę ujrzyj kolor żółty. Zwróć uwagę na jego odcień. Następnie wpatruj się uważnie w ten kolor żółty i zwróć uwagę na to, jak on wpływa na ciebie. Jak odbierasz go? Pod wpływem na przykład emocji. Czy uspokaja ciebie? Czy też zamyka lub otwiera jakąś przestrzeń innych odczuć? Czy jest tobie miły? Jaką odczuwasz jego temperaturę? Powoli bądź świadomym wszystkich tych odczuć. Zwróć uwagę, jak twoje mięśnie reagują na kolor żółty. Całe twoje ciało. Pozwól, aby ten kolor, tak jak wypełnił kryształową kulę, wypełnił całe twoje ciało wewnątrz. Bardzo dobrze. Zwróć uwagę również, jak czujesz się z kolorem żółtym w obszarze głowy. Jak czujesz się z kolorem żółtym w obszarze klatki piersiowej i brzucha? Jak czujesz się z kolorem żółtym w obszarze dłoni? Czy masz wrażenie, że one są bardziej sprawne? Jak czujesz się z kolorem żółtym w obszarze nóg, kolan, stóp? Uświadom sobie w pełni oddziaływanie tej energii na ciebie. Być może nawet zauważysz, że ma swój charakterystyczny smak, zapach. Czy wydaje jakiś charakterystyczny, typowy dla siebie ton? I
i zapamiętaj odczucie koloru żółtego. Po zakończeniu ćwiczenia otrzymasz czystą kartkę. Przypomnij sobie wszystkie te odczucia i zanotujesz. A teraz pozwól, aby obszar kryształowej kuli stał się na powrót czysty i przejrzysty. Kolor żółty, niczym dym, ulatnia się z kuli i pozostaje w środku czysta i przezroczysta. Z jasnym światłem. Bardzo dobrze. A teraz proszę wyobraź sobie, że tą kulę wypełnia kolor zielony. Na początku zwróć uwagę, jaki odcień jest zieleni. Czy kojarzy się tobie z jakimś przedmiotem? Może pasuje do koloru liści jakiegoś znanego tobie drzewa? Zwróć uwagę na swoje skojarzenie. A następnie pozwól, aby ten kolor zaczął na ciebie oddziaływać. A ty zaczynasz zauważać to jego oddziaływanie na sobie. Jest ono przyjemne. Uspokajające. Jak możesz je nazwać? I pozwól, aby wypełniło również całe twoje ciało. Kolor zielony wypełnia całe twoje ciało. Jak teraz odczuwasz ten kolor? Jak czujesz się z tym kolorem w obszarze głowy? Czy pozytywnie wpływa na koncentrację? Jak czujesz się z tym kolorem w obszarze klatki piersiowej i brzucha? Jak czujesz się z tym kolorem, kiedy widzisz go w obszarze swoich dłoni?
czy w pewien sposób jest plastyczny? Ma jakiś zapach, smak, charakterystyczny ton? Jak odczuwasz ten kolor w obszarze nóg, kolan i stóp? Bardzo dobrze, zapamiętaj wszystkie swoje odczucia i pozwól, aby ten kolor ulotnił się z obszaru twojego ciała. Uwagę skieruj na kryształową kulę i zobacz, jak również z niej w postaci zielonego dymu unosi się i ulata. A kula zostaje czysta, wypełniona światłem. Tak jak teraz. Bardzo dobrze. A teraz kolor czerwony. Pozwól, aby kula kryształowa wypełniła się czerwonym kolorem. Kula wypełnia się czerwonym kolorem. Zwróć uwagę, jak ten kolor oddziaływuje na ciebie, kiedy patrzysz na kryształową kulę wypełnioną czerwonym kolorem. Czy są to odczucia miłe? Możesz opisać ich charakterystykę? Jak się czujesz z kolorem czerwonym? Pozwól, aby ten kolor wypełnił całe twoje ciało. Zwracając uwagę na jego smak, zapach. Ton. Zwróć uwagę, jak odczuwasz kolor czerwony w obszarze głowy. Ułatwia to koncentrację, myślenie. A jak odczuwasz go w obszarze klatki piersiowej? Brzucha. Zwróć uwagę, jak odczuwasz go, kiedy wypełnia obszar twoich dłoni. Jaką może mieć temperaturę? A może ma jakąś gładkość lub szorstkość? Jak odbierasz go, gdy wypełnia obszar nóg, kolan i stóp?
Zapamiętaj wszystkie odczucia. I pozwól, aby ten kolor ulotnił się z twojego ciała, kryształowej kuli. Aż w pewnym momencie ujrzysz kulę kryształową całkowicie czystą, wypełnioną jasnym światłem. A w nim odbicie różnych scen, przedmiotów. Jak w bajecznym świecie. A teraz proszę, wypełnij kryształową kulę kolorem niebieskim. Jaki ma odcień? Zwróć uwagę, jak odbierasz, jakie budzi odczucia ten kolor, gdy patrzysz na niego. Pozwól, aby ten kolor wypełnił całe twoje ciało. Obszar głowy. Jak go odczuwasz? Jaki ma smak, zapach? To. Jak wpływa na procesy myślowe? A dla porównania, jak wpływa na obszar klatki piersiowej, brzucha. Obszar nóg, kolan i stóp. A jak odczuwasz go, gdy wypełnia obszar wokół dłoni? Zapamiętaj wszelkie odczucia. Obejrzałeś oddziaływanie koloru niebieskiego, czerwonego, zielonego i żółtego. Każdy z nich ma inne oddziaływanie. Budzi inne kinestetyczne odczucia. Inne uczucia, emocje. I inaczej wpływa na obszar myśli. Zapamiętaj to wszystko. Aby w odpowiednim czasie
móc skorzystać z tego doświadczeń. Teraz ponownie ujrzyj przed sobą całkowicie czystą, kryształową kulę. Pozwól, aby wypełniła się jasnym światłem, w którym jest każda barwa. A razem tworzą czyste światło. Pozwól, aby to czyste światło wypełniło twoje wnętrze. Pozwalając jaśniej spojrzeć na wszystko, co ciebie otacza, na siebie samego, odczuwając moc tego światła, które jest w tobie. I kiedy tylko w pełni odczujesz tą moc, weź głęboki wdech, przyjmując ją w siebie wraz z wydechem, powoli otwórz oczy. Wypełnia ciebie światło i moc. Pamiętasz wszystkie odczucia związane z ćwiczeniem. W stosunku do każdego z kolorów niebieskiego, czerwonego, zielonego i żółtego. Bardzo dobrze. Poproszę ciebie teraz, aby wziąć czystą kartkę, napisać barwę i postarać się od strony kinestetycznej i emocjonalnej, a być może i smaku, zapachu, opisać ją. Także czasami, kiedy spojrzysz na czyjąś postać, i być może na początku jeszcze barwa się nie pokaże, jego aury, to żeby przyszły do ciebie kinestetyczne odczucia. Tak jak spotykasz człowieka, już wiesz, jak mniej więcej on na ciebie oddziaływuje. Czy chcesz się otworzyć, czy chcesz wyjść. To też tak bywa. Uciec. Tak. Tak, żeby budować katalog swoich wewnętrznych odczuć, związanych z każdą barwą. Tak jak to robi się na przykład na radiestezji, kiedy tak naprawdę koloru nie widać, ale wiesz, że pod białą kartką z drugiej strony jest jeszcze inny kolor. Zaczynasz dłonią uświadamiać sobie odczucia tego koloru. A te odczucia poprzez takie ćwiczenie budują sen barwny i pokazują dokładnie ten kolor, który przychodzi do ciebie poprzez wszystkie kanały percepcji. Smak, zapach też i to. Dobrze, poproszę, weź kartkę, tutaj mam przygotowane i otóż. A prymusów poprosimy o odczytanie. Kisses, a fine romance, my friend. This is, we should be like a couple of hot tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old mate aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance. It's a fine romance with no kisses. A fine
romance, my friend. This is, we two should be like clams in a dish of chowder. But we just fizz like parts of a settler's powder.